uczucia są na pewno mieszane, bo chcieliśmy tu wygrać. Zaczęliśmy mecz bardzo dobrze, każdy miał w głowie tylko jedno zwycięstwo. Szkoda, że się trochę posypało w końcówce. Drużyna z Niemiec chyba pokonała nas fizycznie i tyle. No, chwała im za to. My idziemy dalej, trenujemy dalej, możemy być z siebie dumni po tym meczu. Każdy dał z siebie maksa i nikt nie odpuścił w tym meczu. Każdy walczył do ostatniej minuty, to było widać. Myślę, że ten mecz był do wygrania. Patrząc na cały przebieg spotkania, Hanower dopiero wyszedł na prowadzenie w końcówce. I mi się wydaje, że troszkę na własne życzenie, bo zbyt dużo błędów w końcówce popełniliśmy własnych, żeby wygrać ten mecz. No i szkoda, że przegraliśmy, bo no, wygrana była na wyciągnięcie ręki. A właśnie widać było w tej końcówce, że ta piłka w ataku jakoś nie tylko nie chciała trafiać do bramki rywala, ale też nie chciała trafiać do rąk kolegów. A to efekt zmęczenia, to efekt emocji, czy jest jakiś inny powód tego, czego byliśmy świadkami? Ja myślę, że trochę zmęczenie, bo w niedzielę graliśmy mecz. Cały mecz super biegaliśmy, dobre tempo było i w końcówce już widać było zmęczenie. No ale no, taka jest gra właśnie w pucharach europejskich. Co 2, 3, 4 dni się gra, no i trzeba się tego uczyć, bo my jesteśmy dopiero, wchodzimy dopiero na te europejskie salony i myślę, że z każdym rokiem będzie lepiej. Hanower zagrał w drugiej połowie na swoim dobrym, wysokim poziomie. My się nie mogliśmy przebić w ataku. W obronie też bywały dziury i ciężko stwierdzić, no. Jak, nie wiem, chyba fizycznie nam trochę odjechali, ale nie wiem. Z Hanowerem już się nie spotkamy, ale spotkamy się z Nau i spotkamy się z Rhein-Neckar-Löwen, czyli zespołami no, stopu, po prostu stopu europejskiego. Uda się Górnikowi poprawić tą grę przed tymi meczami, które czekają nas za te 2 miesiące? No, chciałbym. Myślę, że każdy sobie, nie tylko z kibiców, ale też z zawodników życzy, żebyśmy walczyli, ale nie tylko walczyli, żebyśmy wygrali przynajmniej u siebie te mecze. Także no, przed nami piękna przygoda jeszcze.